Witam Cię bardzo serdecznie, Rafał, z tej strony. Na dzisiaj przygotowałem zestawienie najbardziej przydatnych i potrzebnych aplikacji, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne i latanie dronami. Nie tak dawno mieliśmy dyskusję na grupie Team 250 gramów szczęścia na ten temat i wyszło na to, że mamy właściwie cztery grupy, jeżeli chodzi o aplikacje. To, co dzisiaj przygotowałem, to są głównie aplikacje bezpłatne, aczkolwiek mamy, wiadomo, rozszerzenia premium. Jest też cała grupa aplikacji, które rozszerzają nam funkcjonalność mocno drona. Takich aplikacji jak na przykład Liczy, o których powiem na końcu. Natomiast podzieliłem całość na cztery części. Pierwsze z nich to są aplikacje pogodowe, drugie z nich to jest edycja zdjęć i materiału wideo, trzecia z nich dotyczy prawa, głównie chodzi o dron radar, i czwarta właśnie rozszerza możliwości. Jeżeli chodzi o aplikacje pogodowe, dwie z nich to są aplikacje związane z wiatrem, a mianowicie mamy Windfinder, bardzo popularny wśród żeglarzy i surferów. Świetna aplikacja, która pokazuje nam mapę, pokazuje nam prognozy, jeżeli chodzi o kierunek i siłę wiatru. Pokazuje nam też stan nieba, czy będzie zachmurzenie, czy będą chmury. Także mega fajna aplikacja i Windfinder można jak najbardziej polecić nie tylko żeglarzom, ale także użytkownikom dronów. Druga z takich aplikacji to jest Wind Compass. Ona jest dużo prostsza w porównaniu do Windfindera. Aplikacja Wind Compass jest mega prosta. Pokazuje nam głównie kierunek i siłę wiatru. Pokazuje oczywiście wschód słońca, zachód i parę tego typu funkcjonalności, ale ona jest bardzo czysta, jeżeli chodzi o samą formę, i bardzo łatwo się z niej korzysta. Po prostu otwierasz ją, patrzysz, jak to wygląda, i już jesteś w stanie stwierdzić, czy jest wszystko w porządku, czy nie. Trzecia aplikacja, bardzo popularna wśród droniarzy, to jest UAV Forecast. Jest to ciekawa aplikacja, przetłumaczona na język polski. Ciekawa dlatego, że bardzo często pokazuje nam, że nie można latać, czyli odpalamy tą aplikację, a warunki słabe, nie można latać, to odpuszczamy, ale nie dajcie się zwieść, bo ona faktycznie w wielu przypadkach pokazuje, że nie można latać, a warunki są idealne. Jak wyjrzałem przed chwilą przez okno, całkiem dobra pogoda do tego, żeby rozwinąć skrzydła. Tutaj pokazuje, że porywy są powyżej 10 metrów na sekundę i kierunek wiatru to jest jedyne zastrzeżenie, więc trzeba do niej podchodzić na pewno z pełną rezerwą. Mamy tutaj m.in. indeks KP, kierunek, siłę, prędkość wiatru, pogodę, mamy również wschód, zachód słońca, widoczność, zachmurzenie i stan, jeżeli chodzi o satelity. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą trzecią aplikację pogodową. Teraz, jeżeli chodzi o aplikacje związane na urządzenie mobilne, oczywiście, bo o tym mówimy, z edycją zdjęć, dwie aplikacje można polecić z całego serca. To jest Snapseed i aplikacja, która się nazywa Lightroom Mobile. Snapseed jest prosty, ma bardzo dużo intuicyjnych, prostych narzędzi. Umożliwia nam zarówno taką podstawową edycję na poziomie ABC, jak i edycję już na krzywych, i także edycję plików RAW, czyli RAW-ów popularnych, i pod tym względem jest fajna. To, co mi się podoba w Snapseedzie, że mamy możliwość też podglądu zmian na poszczególnych etapach i też ingerowania w te zmiany. Jak już zdjęcie jest pod koniec edycji, coś nam się nie podoba, to zawsze możemy przejrzeć, która z tych czynności miała wpływ i ją wyeliminować albo poprawić. Także pod tym względem jest mega ta aplikacja Snapseed. Jeżeli chodzi o Lightroom w wersji mobile, to, co mi się w nim podoba, że łączy się w chmurze i to jest ekstra, ma bardzo profesjonalne narzędzia, począwszy od aparatu, który możesz stosować na przykład do przebitek, czy do nagrywania swojego drona, albo siebie, czy do nagrywania jakichś komentarzy i innych scen towarzyszących. Tak, po te bardzo profesjonalne suwaki, narzędzia, ma bardzo dużo predefiniowanych ustawień, są ulepszenia, doskonałe profile też. Tak jak mówiłem, bardzo profesjonalny aparat, modyfikacje fotografii pod dane media społecznościowe, usuwanie dowolnych obiektów ze zdjęcia, selektywną edycję, czy na przykład perspektywy. Część z nich jest w wersji premium, tak jak usuwanie dowolnych obiektów, czy edycja selektywna, albo dopasowanie perspektywy, ale większość z tych funkcji jest w wersji darmowej, także można to spokojnie sobie prześledzić i zobaczyć, jak to wygląda. I teraz bardzo fajna i ciekawa aplikacja, jeżeli chodzi o video editor, bo można korzystać z tego edytora, który jest zaszyty już w aplikacji DJI Fly. On jest całkiem niezły, bo mamy tam
predefiniowane tryby i możemy sobie zrobić klip w ciągu paru sekund, a możemy też zrobić to w sposób ręczny w aplikacji DJI Fly. Ale tutaj jest na przykład aplikacja bardzo fajna, którą znalazłem, CapCut Video Editor, dlatego że możemy dodać też na przykład tekst na ekranie czy naklejki, podobnie jak się to robi na przykład w TikToku czy na Instagram Stories. Jest bardzo łatwa do użycia, ma fajne, ciekawe efekty, łatwo też się pracuje na osi czasu, trochę ją tutaj przejrzałem, całkiem dobre dźwięki i wysokiej jakości te klipy, także CapCut też jest aplikacją darmową i można z niej jak najbardziej korzystać, można polecić, przetestować sobie, jeżeli odpowiada Ci ta forma. Głównie są to filmy przygotowywane na social media, czyli TikTok czy Instagram Stories i tutaj trzeba to powiedzieć wyraźnie, że nie jest to profesjonalny edytor, ale można też wykorzystać właśnie aplikację DJI Fly, więc to mamy te cztery do wyboru, dwie zdjęciowe, dwie filmowe, jeżeli chodzi o postprodukcję zdjęć i filmów. I teraz kolejna sprawa to są zagadnienia prawne. Jak pamiętacie, Drone Radar jest jedną z ciekawszych aplikacji. Ona jest w dwóch wersjach, albo w wersji darmowej, albo w wersji premium. Raczej namawiam na to, bo nie kosztuje tak dużo, namawiam na to, żeby korzystać z wersji premium. Możemy dzięki temu na przykład określić warunki do lotów w danym miejscu, niekoniecznie tam, gdzie się znajdujemy, tylko tam, gdzie klikniemy, jesteśmy w stanie sobie na mapie znaleźć Polski, bo to jest aplikacja polska. Możemy sobie określić, czy możemy latać w danym miejscu, czy nie, w każdym kawałku Polski. Jest bardzo fajnie, bo ma intuicyjny interfejs, czyli widzimy, czy mamy światło czerwone, zielone, czy żółte. I możemy zdefiniować sobie masę naszego drona, wysokość i otrzymujemy też informacje o danej strefie. Jeżeli wymaga zatwierdzenia autoryzacji, mamy też dane kontaktowe, także Drone Radar pod tym względem jest bardzo fajny. Ostatnio mówi się o tym, że nie jest wspierany już przez nasz rząd, czy Ministerstwo Infrastruktury, czy PASZP, ale nadal można z niego korzystać i nadal jest to całkiem dobre narzędzie. Być może nie będzie się rozwijał, ale na dzisiaj Drone Radar jak najbardziej można polecić. Pamiętajcie też o check-in, póki co jeszcze nas to obowiązuje, nie wiem czy ktoś sprawdza w ogóle takie check-iny, ale wiele osób jest zalogowanych i to widać na mapie Polski, że faktycznie szereg dronów lata przez cały czas i widać, które drony latają. Także pod kątem prawa polecam. Oczywiście, jeżeli jesteś w innych krajach, warto poszukać sobie takich aplikacji, bo one też funkcjonują w innych krajach. Może nie są tak dobre i tak intuicyjne i tak dopracowane jak Drone Radar, ale przynajmniej pokazują strefy, jeżeli chodzi o na przykład lotniska, czy inne strefy typu militarne, więzienia, czy zakłady strategiczne, gdzie nie latać i których miejsc unikać. No i czwarta grupa to już są zwykle aplikacje płatne. Nie wszystkie oczywiście, nie w pełnym zakresie, ale aplikacje, które rozszerzają możliwości naszych dronów, na przykład o waypoints, czyli misje, możliwość zdefiniowania sobie lotu i wykonania szeregu zdjęć, na przykład w celu sporządzenia mapy, albo na przykład rozszerzenie w postaci active track, czyli śledzenia, czy w postaci orbitowania. Takie aplikacje jak na przykład Litchi, albo DroneLink, lub też Rainbow. Warto przetestować te aplikacje, jeżeli tylko dla danego modelu drona jest otwarta SDK, czyli otwarte open source, dane kody źródłowe, to faktycznie deweloperzy działają i dany model drona jest już wspomagany też przez aplikacje i rozwiązania firm trzecich. Także polecam tutaj, tak jak powiedziałem, Litchi, DroneLink i aplikacja Rainbow, takie najpopularniejsze, oczywiście jest ich więcej. Można przetestować na przykład aplikację, która się nazywa Drone Deploy, ona już jest droższa i to są już, wiadomo, większe koszty. Tak to wygląda na dzisiaj, także dajcie znać w komentarzu, jeżeli masz jakąś swoją ulubioną aplikację, to też napisz w komentarzu, jaka to jest. Zapraszam oczywiście osoby początkujące do teamu 250 gramów szczęścia, a osoby, które latają cięższymi dronami niż 250, zapraszam do naszej grupy, do naszego Dream Teamu, czyli Drone Bootcamp, gdzie działamy prężnie, są sesje, mamy grupy facebookowe dla obu tych społeczności. Dużo się dzieje, są wydarzenia specjalne, są webinary, zapisy, dostęp do wszystkich materiałów, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Jak zapewne pamiętacie, jestem też autorem wielu przewodników online dotyczących użytkowania dronów, zarówno poszczególnych modeli, jak i danych aplikacji, czy to fotografia, czy na przykład zarabianie na ujęciach dronowych i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam bardzo serdecznie. Wszystkie linki znajdziecie na dole pod filmem. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym epizodzie już wkrótce. Cześć!